Cześć, nazywam się Kamil, a ty istoto jak się nazywasz? Krecik. Słuchaj Krecik, mam do ciebie kilka pytań związanych z budownictwem. Na początek, czy wiesz co to jest cegła? To jest to twarde w domach, tak? Dobra, a co to jest beton? To jest to twarde na ziemi, tak? Dobra, a co to jest grunt? Grunt to jest to, w czym kopię. To jest super, bo to nie jest twarde jak beton. Aha, czyli tam mieszkasz. Dobra, słuchaj. A pokażę ci teraz dwie kostki. Powiedz mi, co to jest. To jest twarde. To jest pewnie beton. Wygląda tak jak beton. Chciałbyś w takim czymś mieszkać, czy nie? No nie, nie da się tego w ogóle kopać nijak. Nie. A to taka twardsza kostka. Zobacz sobie. Chciałbyś taką, czy nie? Ojeju, to jest jeszcze cięższe. No nie wiem. No, proszę pana, wolałbym... Słuchaj, a czy potrafiłbyś się takim czymś posłużyć? I powiedz mi, co to jest? To wygląda jak takie coś do krojenia ciasta, panie, wie pan? Ja nie wiem. Jak ja aż się głodny zrobiłem, ale... Nie wiem, co to jest. A czy swoich norek byś nie mógł takim czymś kopać? Nie, ja od tego mam łapy. To jest raczej takie... No nie wiem, moich pazurów jest 5, to jest jedno, wie pan jak to jest. A czy jakbyś miał taki szósty pazur, co byś z tym pazurem zrobił? O kurczę, to wygląda groźnie. Ja bym tego to wstawił tak sobie do nory jako podporę przy pana, wie pan. Aha. Żeby się nie zawaliło czy coś. Czyli byś miał taką rurę do tańczenia, tak? Tak, dokładnie, tak. No, słuchaj, to jeszcze ostatnie pytanie mam do ciebie. Do czego byś użył takich szczypców? Do dbania o pazurki oczywiście. Czasami się robią zbyt długie, a mi się nie chce ich tępić na ziemi czy na betonie, więc po prostu tak bym przyciął je i by było idealnie przy pana. A, czyli wtedy mógłbyś ten beton nam rozwalać tutaj, tak? Pazura? No, oczywiście. Dobra, Kreciku, słuchaj, to dziękujemy ci bardzo. Idź kop dalej swoje pory.